Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Jerzym Gąsowskim. Część siódma. Instytut Historii i Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Kiedy Millennium działało pod kierownictwem Geisztora bardzo skutecznie, powstała, ale ono było ograniczone tym, że te środki finansowe na to przeznaczone nie mogły być bez końca wydawane w takim wymiarze i w takim okresie w Polsce, kiedy w ogóle było chudo ze wszystkim. Nawet kartki przez pewien czas były na jedzenie. Żeby to zinstytucjonalizować bardziej formalnie. I był pomysł, żeby ulokować ten cały dorobek, łącznie z częścią kadry, która była na miejscu albo by pasowała do tego, w obrębie Akademii Nauk, czyli na bardzo prestiżowej pozycji. Trwało to jakiś czas, były jakieś tam przepychanki i później tak się stało, że ja padłem trochę najpierw ofiarą tego, kiedy IHKM powstawał, ponieważ ściągnięto z Poznania profesora Hensla, który był taką wtedy gwiazdą i który jakby umiał wpasować się w sytuację polityczną też. Bo profesor Koszczewski, który był no, jakby świętym polskiej archeologii w nauce, został wyrzucony w ogóle z uniwersytetu za nic, ale był jeszcze w muzeum, pracował. A Hensla zabrano do Warszawy, a ponieważ mnie się skończyła wtedy aspirantura, to po której musiałem podjąć pracę tam, gdzie zostanie mi wskazana, wskazano mi to, żebym poszedł do Poznania i zastąpił Hensla. A tam byli młodzi ludzie w katedrze, bardzo dobrzy, od których ja byłem tylko odrobinkę starszy. I którzy byli bardzo niezadowoleni, może nie dlatego, że ja, tylko że w ogóle ktoś przyszedł, kiedy mieli takiego fajnego profesora. A ja z kolei byłem wtedy żonaty z osobą, która już nie żyje i dość świeżo po ślubie, ona za żadne skarby nie chciała się przenieść do Poznania. A ja tam nawet dostałem mieszkanie w Poznaniu. I wcale to nie była zła fucha, tylko że ja chciałem być w Warszawie. I w ogóle nie, ja z początku wcale nie chciałem wykładać, ja chciałem prowadzić badania. I to mnie ciągnęło. Ale mi ciągle wmawiano, że moje wykłady nie są złe, że ja nawet trochę w to uwierzyłem. I później było to, sprawa się odwróciła. Chciano mnie ze względów na wykłady, nie tylko w Polsce, ale ja tego nie lubiłem w ogóle. Ja uważałem, że moim zadaniem jest prowadzić badania, pisać książki, owszem, polemizować, występować na konferencjach z referatem krótkim, treściwym na temat i tak dalej. Ale los trochę mną kierował, nie tylko ja sam. I w takiej otoczce sytuacyjnej to Millennium jakby było zalążkiem IHKM-u. I ja zostałem od razu poproszony, żebym, tam były cztery jakby działy w tym, bo był dział archeologii Polski, potem był dział kultury antycznej, tak,
Potem było średniowiecze, to Geisztor prowadził i jeszcze była etnografia. Cztery działy były. Ja zostałem sekretarzem naukowym działu archeologii Polski. To jak na młodego człowieka, który ja już byłem po magisterium, ale jeszcze nie miałem doktoratu wtedy. To była dobra nauczka. Jeszcze zostałem sekretarzem z pisma pod tytułem Archeologia Polski i współsekretarzem, bo drugim był Bukowski. A Bukowski miał fory, dlatego że ożenił się z córką Rejewskiego, to był kierownikiem działu pierwszego. No, musiał tam być. A żeśmy żyli w zgodzie. W każdym razie no tak zaczynałem od pierwszego dnia. Także nawet mam umowę podpisaną na 1 stycznia, kiedy to ruszało. Ale jak przyszło do obchodów, które były, to ku memu zdumieniu pojawiło się wiele osób, które występowały tam jako ci, którzy po raz pierwszy, którzy jeszcze żyją, a już pracowali tam, ale którzy przyszli o rok później albo o 2 lata później ode mnie, a mnie nie wspomniano. Powstał w ten sposób, że stał się czymś w rodzaju Ministerstwa Archeologii, bym powiedział. Dlatego, że sama Akademia Nauk była czymś ponadministerialnym. To było tym razem dobre naśladownictwo pozycji nauki w systemie organizacji oświaty i w ogóle nauki. Także to posłużyło archeologii. Henzel był dobrym organizatorem. Był bardzo wymagającym i dobrze się sprawdził na tym stanowisku i bardzo ciężko przeżył to, kiedy w wieku 70 lat został wysłany na emeryturę zgodnie z prawem, że po 70 roku trzeba iść na emeryturę. Tylko że on to tak ciężko przeżył, że się został sparaliżowany. I on właściwie w najcięższy sposób, jak można, odchorował, bo stał się, nie wiem, ja go nie odwiedziłem ani razu, co jest nieładnie z mojej strony, ale bałem się spojrzeć na człowieka, którego znałem jako mocarza, nagle jako nic prawie, prawda? Także on bardzo ciężko to przeżył, ale IHKM potem dostał się w ręce profesora Schilda, który był też bardzo dobrym organizatorem i który zaczął od tego, że połowę kadry wyrzucił, zwiększając w tym dwukrotnie wydajność Instytutu. Bo tam były małżeństwa, tam wszystko było tolerowane, a pracy za wiele nie. Znaczy efektów pracy za wiele nie było, jak na stan osobowy tej instytucji. Ja widzę, że w tej chwili IHKM znów urósł bardzo w kadrę w skali ogólnopolskiej. Dlatego, że też bardzo wielu emerytów pracuje nadal.